No hello, tutaj Purpos, witam was w kolejnym odcinku z Trackmani. Dziś pojedziemy sobie oczywiście z Hunterem, jak zawsze z Hunterem, ale namówiłem też mistrza kierownicy z GTA 5, czyli Pawła. I ciekaw jestem, jak Paweł, który dobrze jest obeznany mimo wszystko z jeżdżeniem w grach, ale nie w Trackmani, poradzi sobie właśnie w tej Trackmani. Jak myślicie? Zostawcie łapkę w górę i przejdźcie do oglądania. No i ruszyli, świąteczna edycja, jingle bells, jingle bells, Paweł i Hunter. Merry Christmas, I give you your heart. Merry Christmas, I give you your heart. No chyba nie swoje, no proszę cię, no szanujmy się. Twojego nie dam. Nie no, nie no, powiem ci, że podbiłeś tuby teraz. Ja myślę, że teraz będzie to na liście przebojów. Tak, lista tak. Przebojów, najbliższe 5 lat. Najbliższe 5 lat. To jest mój klackson. To co słyszycie. Kurna, ktoś potrafi wskoczyć tam? Ja wskoczyłem. No ja przejechałem przez tą metę już kilka razy. A, ja wiem gdzie, wiem, dobra. Tutaj... Można tylko sobie. Ciężko się to robi, bo... Ten samochodzik nie chce wjeżdżać pod górkę czasami. Jak to przejechałeś już przez metę? Weź mnie, nie denerwuj nawet. Panie, nawet kurde. Powiem tak. O nie. Nieraz przejechałem, to jest raz, a dwa, poprawiłem swojego personal besta, który właśnie wynosi tyle, ile wynosi. A weź, ja w ogóle, ale co i znowu się oplułeś. Co tu się... Dokładnie, no. Spokojnie. No, próbuj. Hunter, czy ja ci znowu mam wyjaśnić skąd wiesz, jak mam na imię? Skąd wiesz, jak mam na imię? O nie. To jest rozgrzewkowa runda. Tak. Rozgrzewkowa, tak? Tak. Rozgrzewkowa, bo my tu mamy takie w ogóle coś, że z Purposem, że my sobie taką rywalizację prowadzimy. Znaczy, tak. Paweł też się zgodził, że będzie płacił 125 zł za każdy wygrany. Aha, też już, tak? Dobra, tak. To później tak. Podam swojego PayPala. Jakie? O nie. Co? Znaczy tak, ogólnie to taka informacja, to nie wiem jak to będzie wyglądało z długością nagrania, ponieważ Purposowi komputer postanowił się spierdolić, bo jest jebanym cheatuchem, do czego się przyznał. Tak. I po prostu prawdopodobnie będziemy mieli jedną krócej rundę, o ile nam nic nie uciekło. No ja jeżeli ten, no to... Dobra, ale ja proponuję w tym wszystkim... Ale wytłumaczcie teraz, no. No co? Dzięki. Nie będę się tłumaczył, bo nie ma takiej potrzeby. Ja to mam nagrane gdzieś. To jest YouTube, tu się musisz tłumaczyć. No właśnie nie, tak. Uważam, że absolutnie nie. I największym błędem moim, jaki do tej pory popełniłem na tubach, to, że kiedyś się tłumaczyłem i przyzwyczaiłem do tego, że się tłumaczę. Koniec z tłumaczeniem się. Obyś się rozbił. It's my life. Your life and your ten. Your tube. Your dead. No jedź! Chyba who's your daddy. Jedź! Dobra. Tak, dobrze. O, ale Paweł w ogóle jest nieklasyfikowany. Tak jak widzę. Dlaczego? Na razie. Dlaczego? No kliknij sobie tab, przytrzymaj i tam masz tabelę, nie? Mhm. Masz na chwilę obecną 10 miejsce i masz przed nim nieklasyfikowany, gdzie każdy ma jakiś tam. No to bo jak ma być klasyfikowany, jak pierwszy raz jedzie? Odpalił przed chwilą grę. Dobra. Aha, no to teraz wiesz już. Spokojnie, zaraz będziesz klasyfikowany. Czy rozwiałem twoje wszelkie wątpliwości? Oczywiście, a nawet więcej niż wszelkie. No to dobrze. Zostały rozwiane świąteczne wątpliwości. Ale podoba mi się koleś, który jest w tym momencie na 16 miejscu. Dlaczego? No tak, taki fajny nick miał. Aha, znaczy, dobra. Julio 92000? Ty, Paweł, Paweł cię wyjaśnił, Hunter. Ale śmiesznie. Co? No bo masz trochę lepszy czas od mojego na chwilę obecną. I Purpos jest już bardzo zadowolony z tego faktu. No bo my to jest Hunterem. A już poprawiłem swoją temę. Przepraszam, Purpos, przepraszam. Dlaczego to robisz? Nie poprawiaj mnie. Powinieneś zrobić tak, wiesz, na początek to ja powinien mieć jakieś fory czy coś. Nie, bo Hunter to jest po prostu lama taka człowieku w tą grę, że wiesz, że... moja babcia sprawy, lepiej dobra? Jeździ. Po pierwsze to zamknij, po drugie to mordę, okej? Okay? Wszystko będzie w porządku. O rany. To ci wykło. A na pewno usłyszałeś to w jakimś filmie, bo sam nie wymyśliłeś. Jakie czasy niektórzy tu robią, masakryczne. No bo niektórzy to są tutaj tacy nie do końca moralni, no. No nie, tak się nie robi. Jadę pierwszy raz. Dajcie fory. Dajcie fora? Orzesz ty, Hunterze.
Ale nie no, śmiałeś się ze mnie, że jestem lamą czy nie. coś, to w takim razie... No, aha, bo wjechałem naraz na twoją ambicję, zobacz, uwolniłem sobie potwora. Obudził potwora, obudził bestię. Oj, jak mi to trapyknie. Dobra. O, jak kurczę. Mi to trapyknie. No pykaj. O, jak mi to trapyknie. No. O kurczę, to no teraz pyknie. Się stresuję przez to wszystko. Nie mogę normalnie zaliczyć. Okurzenia. Nie możesz zaliczyć? Paweł. O kurde. Stresuję się. No. Chyba już nie zaliczę. No tak, on się, ale nie, to Hunter się śmieje, bo mnie wyprzedził znowu. Jest zadowolony z siebie, bo zobacz jak ten, jak wygrana ze mną go pobudza w ogóle jego ego. To jest co? Coś. Jakim cudem. Ej, czy można te auta mieć szybsze, czy coś? Znaczy, tak, ten, można. Ja ogólnie ostatnio tam oglądałem Szybkich i Wściekłych i nauczyłem się, co to jest nitro i tak podwinąłem kilka tam egzemplarzy z tego, z planu nagrania i teraz mogę. Ze stajni Dominika Toretto. Dokładnie. 20 jestem, tak nie może być. Ale to jest bardzo dobre jeszcze miejsce, poprawię. Jak na pierwsze jazdy to jest super miejsce. Ja nie mogę, kurczę, nie jeszcze raz. Kurde, jestem ja to za bardzo zły. Idealnie chcę przejechać i to mnie gubi. Ja też próbuję teraz idealnie przejechać, bo wcześniej przejechałem i było dobrze przez chwilę. Póki nie podburzyłeś Huntera. No to co, purposeł? No 1-0? Niestety, 1-0. No to panowie. No to 125 do mojej kieszonki. No, po 125 teraz leci na ten. Euro? Ale ty, to się nie liczy, bo Paweł teraz cwany jest. Bo on to? Dopiero się uczy, on będzie darował. Nie Paweł. I on będzie teraz zarabiał, nie? Teraz będzie zarabiał. A ty też mu płacisz purpos, bo też z nim wygrałeś. No tak. Czyli ja minus 250 teraz. A ja minus 125. Nie, ty jesteś na zero na chwilę obecną. Nie wiem, w jakim trybie wy to robicie? A no tak. Dziwnie jakoś. Nie, bo tutaj jest coś takiego... Ja zrozumiałem, że wszyscy mi płacą teraz. Tak. Czyli, bo generalnie my sobie tak, wiesz, pocieszamy się, że jeżeli przegrywamy, to specjalnie daliśmy komuś przegrać, żeby ten zarobił, rozumiesz, bo taki układ, nie? Aha, czyli jeżeli przegram, to dostaję kasę, tak? No. Dobra. Wchodzę w to. Będziesz długo nie trzeba było przekonywać. Ale tak jak na początku mam wrażenie, że się trochę buntował. Ja? Ale co, że ten? To może jednak nie. Kto się buntował? Nikt się nie buntował. Ja właśnie się ucieszyłem, mówię, o, można zarobić. Kurde, ty to... Ale trudne jakieś plansze dzisiaj są, albo ja jakiś niewyspany. Ty jesteś niewyspany, bo plansze są very proste. Naprawdę? Ale takie w ogóle, czy chcesz zarabiać przez internet? Co? Na takiej zasadzie to trochę działa. Kurczę, jeszcze restart, no nie no, żenujący. No i teraz zarobiłem. I teraz Paweł nagra film. Zarobiłem 250 zł w 5 minut. Sprawdź jak to zrobiłem, obejrzyj film. Nawet nie nagrywałem filmu, nie? No. Kurde, no. Nie mogę popełniać aż takich prostych błędów. Ja cały raz poprawiam. Ja też bym poprawił, tylko popełniam ciągle w słupeczek przypierniala. Znaczy, bo generalnie każdy głupek. No. Dokładnie, purpos, to ty powinieneś, wiesz, do słupka być przyklejony. Po cały słupek. No patrzcie, bezczelni, no. O, ty masz, patrz, jaka różnica mała, nieduża. Jaka Jeta różnica rządzi, mała, nieduża? GTA mnie nauczyło trochę. No tak, bo ty jesteś mistrzem GTA, to... Spluwa przemówi zaraz. Niech już nic nie spluwa, okej? Zaraz ci splunę. A co, kto ma spluwę? No właśnie chciałem z spluwą przemówić, tylko tak ciężko. No ja nie mam, ale umiem trzymać spluwę i wyglądać groźnie. Tak? Umiesz wyglądać groźnie? O kurczę. Nie, Hunter, wybacz, ale z całym szacunkiem tobie się to nie uda nigdy, żeby wyglądać groźnie. Pierdalaj. Spokojnie, on cię zaraz pocieszy pieniądzami. Ja nie wiem, Purpos, kiedyś próbowałeś może pływać w betonowych bucikach? Podobno to dobrze robi na krążenie. Tak, będzie krążył normalnie po całym morzu. Po całym dnie, nie? No chyba po dnie właśnie. Bo po morzu to raczej nie pokrążę. Znaczy, no może to też składa się z dna, jakby nie patrzeć, bo jest... Ja bym ci powiedział, co to jest dno. Purpos,
Wysyłałeś mi ostatnio zdjęcie i więcej już nie potrzebuję. Co? Nie rozumiem. Co ja jest? Też chyba nie zrozumiałem. Nie no, to pewnie wiesz, tylko nie chcę się przyznać. No, mówię, że wysyłałeś mi swoje zdjęcie, to już więcej do tego, wiesz, tam tłumaczenia nie potrzebuję. Czy chodzi o tego gifa, co był wcześniej? Nie, Czy a propos dna? Burbos powiedział, że powiedział mi, co to dno, a ja powiedziałem, że już mi wysłał swoje zdjęcie i ja już nie potrzebuję, wiesz co, to jest... Ja mam dość ciemny blond włosów, także nie przejmuj się tym. Nie, ja bym bardziej powiedział, że to był zbyt wielopoziomowy żart, zbyt złożony i skomplikowany po prostu na nasze małe muszki. I jeszcze w tym sobie bardziej się... nie dość, że sobie ubliżyłeś, to jeszcze Pawłowi ubliżyłeś. No. Bo uważasz, że Paweł nie rozumie wielopoziomowych żartów w tym momencie. Oj, zamknij się w sobie... ogóle takim chujem. Zapraszasz człowieka do odcinka i normalnie obrażasz jego inteligencję. No ja nie wiem. Oj, Hunterze, Hunter. Nie. Purpose. Ja muszę chyba wyjść stąd zaraz. Nie. Ja w ogóle to mam. Ja zaraz stąd wyjdę. Ja zaraz stąd wyjdę, bo zaczyna mnie to poważnie denerwować. Hunter, ta cholerna lama, która jeździć nie umie, drugi raz mnie objeżdża. Przecież to jest w ogóle. To. O, no objeżdżacie dobra, objeżdżacie się nawzajem tak jakoś, tak? O. I dlaczego on jedzie szybciej, ten różowy? No a, różowy, no już wiem. No. Aha, bo w ogóle... wszystko jasne. Bo nie wiem, czy wiesz, że Paweł też jest ze Zjednoczonych Sił Różowych. I bardzo dobrze. Kurna! O kurczę, nie wiedziałem, że jesteście tutaj elegancko. No to ten, tam mój różowy samochodzik stoi oczywiście, cudownie. Tak jest. To co, purposeł? No, kolejne 125 dla mnie, no. Ale przepraszam, Paweł to już ma 5 stóp. Słuchajcie, wy to źle robicie. Paweł to już ma 5 stóp plus. No. To powinno być tak, że to jest tak. Pierwsza osoba płaci tej z tyłu, ta druga robi przelew swój plus te, co dostała, niżej i tak wiesz, w ten sposób. No to właśnie tak robimy. Czyli 150, znaczy nie, przepraszam, 125, tak? No tak. Ty, dla ciebie 250, dla mnie nic, no, a Hunter płaci 250. Dobrze, dobry pomysł. No. No, prosty układ. Ale ta duma z tego po prostu, Paweł, że jest niezajeżdżalny, to jest coś pięknego. Ja cię ściągnąłem prostu... do tego odcinka, nie? Więc podzielisz się, co? Co? To mówisz? Chyba TeamSpeak ci przerywa. No właśnie tak ten, halo, purbos. Kurde. Co się dzieje? Tam zasięg trochę tracisz. Dobra, teraz ci nie dam tego wygrać, Hunter. Musisz sobie z tego sprawę. Mam 7 miejsce, przez chwilę miałem. O 8 miejsce, 19 sekund, świetnie. Purpos, że tak powiem, obiecanki, zacanki. Ja nawet na pierwszym przejeździe jestem lepszy od ciebie, człowieku. Co ty w ogóle, gdzie ty już chcesz podbijać? Już jesteś. Orzesz ty, kurwa mać. Już jesteś lepszy. Już byłeś lepszy? Powiedz mi, czy Wolbongiem zrobiłeś, czy czym zrobiłeś? Nie, w zasadzie to powiem ci, że w zasadzie to spierdzieliłem ten przejazd. O, i nawet nie wiem, pokonałem gdzie. Kogoś, pokonałem. Aha, przez chwilę. Pewnie zaraz poprawię swój czas. What? Nie, co? Paweł. Ja myślałem, że my kumple jesteśmy. A ty już normalnie pierwszy odcinek i już mnie wyprzedzisz. Nie. Przepraszam. Ale te wiesz, prosin. No kuźwa. Powiem tak, jesteśmy w różowej sile, więc jest dobrze. Ale ty, przeprosinami ja to ja czas. Nie poprawię czasu. Wiesz, różowa się odbyła, trzyma się razem. Także tutaj nie ma. Ja nie wiem, jak u ciebie to się nazywa, ale ten... Różowa szczała u niego to się nazywa. Różowa szczała. U mnie różowa siła. I mamy jeszcze w GTA specjalny, wyobraź sobie, specjalną ekipę, która nazywa się Róż Mafia. Uuu, ja tam chcę. Powiem ci, że... Najważniejsze, żeby pobrać Purpose'a. Tak. Nie wiem, jak to zrobiłem. To jest najważniejszy teraz cel. Zniszczyć go, zmiażdżyć. Dlaczego ty mi chcesz to zrobić, co? No bo nie jesteś w różowej sile, no proszę cię. A idź ty. Tak nie może być. Albo jesteś z różowymi, albo ten. To ja cię tu ściągam, to... No. O, Paweł cię objechał, Hunter. Znaczy już nie. O kurde, nie. Spokojnie, ja się rozpędzam, bo ja już wiem, gdzie mogę nadrobić mnóstwo czasu. Nie robisz błędy, mówisz? Ja też. Nie, Purpos, ale ty tego lepiej ode mnie nie zrobisz. No, no już właśnie poprawiłem o kolejne 20 setnych. Kurwa mać.
Widzisz, mogłem ci nie mówić, bo już ty po prostu poczytałeś 800. W myślach i już wiesz gdzie, o tutaj, o dobra, dobra, dobra i już o, zrobiłeś. No czy, no, ja wiem gdzie to, wiem gdzie to się nadrabia. No bo on siedzi w tym cały czas i gra, wiesz, to taki ten. No. Ale że Purpose czy ja? Nie no, Purpose. No, to Hunter więcej siedzi ode mnie w tej grze. Nie, na programach jedzie. Że on na programach jedzie na bankowo, od razu tak, ci mówię. Tak. Znaczy, generalnie podpowiem wam jednemu i drugiemu. Jak jest ten taki zeskok, zaraz za tym długim zakrętem jest zeskok, nie? Taki, gdzie... No, fajnie tłumaczysz, no. No to tam driftem, to wiem. To tam od razu bokiem ten zeskok. No i lądujecie tak, wiesz, tak już. Tam, już... gdzie jest pierwsza brameczka. O, tak. Można, tak, jeździć, o. Można jeździć bokiem? No oczywiście. Mówisz? Strzałka do tyłu. Okej. Okay. Znaczy przodu. Strzałka do tyłu, a to słabo. A jednocześnie? Czy tak. Co? Tak, no co tak, ty? Tak. Jasne. Poszukaństwo. Wow! No nie mogę poprawić swojego czasu, to jest żenujące. Kurde! No nie, wy tam z przodu proszę poczekać w tym momencie. Nie, no, co tam, Hunter? Jak coś chciałeś powiedzieć na głos? No jeden Purpose, tak, daję ci jeden ten, bo to twój odcinek, to musisz tam sobie w sumie jednego punkta zdobyć. I o, co nie. To w sumie, bo my ten pierwszy to był ten przejazd taki... No zobaczymy, co się wydarzy. Najważniejsze, że wyszedłem na swoje. Plus 125, to jest okej. Okay. Nie, no ale teraz miałeś bardzo dobry w ogóle czas. A czemu tak mało punktów dostałeś przy 5-milionowej pozycji? To dziwne jest. No dobra, tak czy siak... Przy 5-milionowej pozycji. Jej, normalnie. Ja mam free zone'a. Bij rekordy. Masz fryer zone'a? Paweł też ma fryer zone'a? Mhm. No to nic, to dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. No, trzymajcie się, pa.